Witam w kolejnym filmie, gdzie będziemy rozwiązywać zadania z grudniowej próbnej matury z roku 2022. Był już film z rozwiązaniami zadania pierwszego i drugiego, a w tym filmie rozwiążemy sobie zadanie trzecie oraz czwarte. Zapoznajmy się z treścią zadania trzeciego. Cząstki alfa emitowane przez jądra wielu promieniotwórczych izotopów ulegają obojętnieniu elektronami z otoczenia, co prowadzi do powstania gazowego helu. Tę reakcję możemy sobie takim prostym równankiem zobrazować cząstki alfa. Pamiętajmy, że to są jądra helu, inaczej możemy ją zapisać w ten sposób. Hel2 pobiera dwa elektrony i przekształcany jest w gazowy Hel. Jeżeli rozpad promieniotwórczy zachodzi w układzie zamkniętym, to ilość helu otrzymanego w taki sposób jest proporcjonalna do liczby wyemitowanych cząstek alfa. Ta zależność stała się podstawą jednej z pierwszych metod wyznaczania stałej Avogadro. No dobra. Zmierzono aktywność radu 226 i stwierdzono, że 1 gram tego izotopu w ciągu sekundy emituje 34 miliardy cząstek alfa, co powoduje jego przemianę w radon 222. Zapiszmy sobie równanie tej przemiany jądrowej. Czyli rad 226 rad ma liczbę atomową 88 ulega przemianie alfa do radonu 222 radon ma liczbę atomową 86 i to jest oczywiście no to jest oczywiście oczywiste no bo w wyniku właśnie przemiany alfa, gdy, gdzie emitowane jest to nasze jądro helu, czyli cząstka 4,2-alfa. Liczba masowa powinna spaść o 4, no bo hel zabiera ze sobą 4 nukleony, a liczba atomowa właśnie powinna spaść o 2, no bo hel, jak to hel, ma dwa protony, czyli jądro helu zabiera ze sobą 2 protony z naszego nuklidu promieniotwórczego. Dobra, co jest powiedziane dalej? że następnie z izotopu radonu 222 w wyniku ciągu kilku szybkich przemian promieniotwórczych alfa i beta minus powstaje ołów 210. Czyli tutaj już nie mówią nam konkretnie, ilu przemianom beta minus i alfa uległ nasz radon 222, ale możemy to bardzo łatwo stwierdzić. W jaki sposób? No a w taki, że z dwóch tych przemian alfa i beta minus... Tylko przemiana alfa może zmienić masę naszego nuklidu. Bo w przemianie beta minus jedyne, co się zmienia to liczba atomowa. Wzrasta nam o jeden konkretnie. A zatem patrząc sobie na różnicę w masach izotopu tego radonu 222 i ołowiu 210, a wynosi ona ile? No, a różnica yy, liczb A wynosi 12. Prawda? Każda przemiana alfa powoduje spadek tej liczby o 4, a zatem możemy wywnioskować z tych informacji, że były jeszcze 3 przemiany alfa. Prawda? Czyli nasze rad 226 uległ jednej przemianie alfa do radonu 222, ale ten radon 222 szybko, bo tak jest napisane, jeszcze ulega trzem kolejnym Przemianom alfa, które także generują nam nasze cząstki alfa. I musimy je uwzględnić w tym zadaniu. Czyli mamy jeszcze trzy przemiany alfa samego radonu. No dobra. Powiedziane jest, że dalszy rozpad tego nuklidu nie wpływa na przebieg eksperymentu. No to fantastycznie. Co dalej? Próbkę zawierającą 200 mg izotopu radu-226 zamknięta na 80 dni czyli taką ilość sekund, w zbiorniku i po tym czasie stwierdzono, że powstało 7 mm sześciennych helu w przeliczeniu na warunki normalne. Można przyjąć, że aktywność RADU-226 była, była stała w czasie trwania eksperymentu. Ok. I co my teraz mamy zrobić w zadaniu 3.1? To jest obliczyć stałą awogadra na podstawie danych z opisanego eksperymentu i mamy przedstawić nasz tok rozumowania. Może się wydawać, że to zadanie to jest czarna magia. Ale mi bardzo pomogło w jakby zorientowaniu się o co chodzi w tym zadaniu popatrzenie sobie na stałą wogadrę. Każdy z nas wie, że ona w przybliżeniu wynosi tyle 6,02 razy 10 do 23 atomów, czy tam no w zasadzie drobin, możemy powiedzieć, na mol. Napisałem drobin, no bo liczbą awogadra możemy określać róż... liczebność różnych rzeczy, prawda? na przykład atomów, cząsteczek, jonów itd. Czyli co nam koreluje ze sobą liczba Avogadra? Ona koreluje ze sobą liczbę atomów, czy tam, no właśnie drobin, z ilością ich moli. I zastanówmy się, właśnie co możemy wyciągnąć z naszego eksperymentu, a możemy wyciągnąć dokładnie właśnie te dwie rzeczy. Ilość drobin, jaka powinna powstać w te 80 dni, konkretnie atomów helu i z pomiaru tej objętości helu, który powstał w tym eksperymencie, z, na przykład z naszego równania Clapeyrona, czyli prawa gazu doskonałego lub z zależności Takiej, że objętość jednego mola gazu doskonałego w warunkach normalnych wynosi 22,4 22 dB. Jesteśmy właśnie skorelować, jesteśmy w stanie skorelować te dwie wartości ze sobą i eksperymentalnie wyznaczyć stałą awokatrę. Więc, żeby przejść już do konkretów, zaczynamy obliczenia. Mamy próbkę 200 mg izotopu radu 226. Pamiętajmy, że w treści zadania te liczby były odniesione do 1 grama, czyli do ilości 5 razy większej. A zatem powinniśmy spodziewać się, że nasza próbka 200 mg radu 226 będzie emitować no, 5 razy mniej cząstek alfa niż ilość 1 grama. A zatem 3,4 jak sobie podzielimy na 5, to otrzymujemy 0,68 razy 10 do 10. No, właśnie cząstek alfa na sekundę. Czyli taką ilość cząstek alfa emituje nasz, yy, nasza ilość 200 mg radu 226. Teraz nasz eksperyment trwał 6 milionów 912 000 sekund. Powiedziane jest, że aktywność radu 226 była stała. A zatem nasz rad każdej sekundy emitował taką ilość cząstek alfa i ta ilość nie uległa zmianie. A zatem, co z tego możemy wywnioskować? No, że ilość cząstek alfa powstała na razie tylko i wyłącznie z radu 226, to będzie ta aktywność razy czas, jaki trwał eksperyment. Czyli to będzie 0,68 razy 10 do 10 cząstek alfa na sekundę razy 6 912 000 sekund. Zobaczmy, że sekundy rzeczywiście się skracają i wynik wyjdzie nam w cząstkach alfa, czyli w ilości cząstek alfa. Nożymy te dwie liczby ze sobą i otrzymujemy liczbę. W dobrym przybliżeniu 4,7 razy 10 do 16 no naszych właśnie cząstek alfa. Pamiętajmy tylko, że to jest na razie. To są na razie cząstki alfa powstałe, tylko w wyniku rozpadu radu. Nie uwzględniliśmy jeszcze tych trzech następczych, tych trzech kolejnych przemian alfa, które jeszcze szybko zachodzą. Prawda? Czyli tak. Mamy taką ilość cząstek alfa. Pamiętajmy, że to jest też liczba atomów helu, które powstaną właśnie z naszego radu 226. Wszystkie te cząstki alfa y, potem przemieniają się w hel. I to w stosunku 1 do 1, prawda? Czyli tyle, ile tych helów 2 plus powstało, tyle też powstanie atomów helu. Więc możemy po prostu te liczby, co w się. Sensie liczba atomów helu, która powstanie z rozpadu tego radu jest. Taka sama jak liczba cząstek alfa, jaka powstanie w wyniku rozpadu radu 226. No i właśnie, nie uwzględniliśmy tutaj, że w naszym eksperymencie nie było jednej przemiany alfa, tylko cztery, prawda? Tu była jedna. I trzy kolejne przemiany alfa, trzy szybkie przemiany alfa, już z samego radonu 222. A Zatem ta liczba atomów helu jest za mała i jest za mała 4 razy tak naprawdę ilość atomów helu już nie wiem, całkowita napiszę całkowita to będzie 4 razy 4,7 razy 10 do 16 i to będzie 18, 8 razy 10 do 16 no już atomów helu niech będzie czyli w nasze 80 dni w wyniku tych przemian promieniotwórczych, a następnie pobrania przez jądra helu elektronów, powstanie taka ilość atomów helu. Czyli mamy już ilość drobi. Już pewna część, która pozwoli nam obliczyć stałą już ją mamy. Co możemy zrobić teraz? No to wykorzystać tą objętość helu, która została zmierzona. Oni zmierzyli, że tego helu powstało 7 mm sześciennych. Gdybyśmy się właśnie dowiedzieli, ile to moli, to moglibyśmy ułożyć sobie proporcje, która właśnie pozwoli nam wyznaczyć stan Avogadro. Jak się dowiedzieć, ile moli znajduje się w takiej objętości gazu? No, korzystamy właśnie albo z prawa gazu doskonałego, wiedząc, że warunki normalne, to jest odpowiednie ciśnienie i odpowiednia temperatura, lub yy, Prościej można. Wiele osób rozszerzających chemię pamięta, że właśnie 1 mol gazu doskonałego w warunkach normalnych zajmuje objętość 22,4 decymetra sześciennego A zatem nasze 7 mm zajmie no X ilość moli. I rozwiązawszy taką proporcję, to wiemy się właśnie, ile to moli powinno być. A zatem x to będzie 1 mol razy 7,0 milimetra sześciennego dzielone przez 22,4 decymetra sześciennego. Jednostki oczywiście nam się nie zgadzają na razie, ale na przykład możemy zamienić decymetry sześcienne na milimetry sześcienne. 1 decymetr sześcienny to jest milion milimetrów sześciennych, czyli 10 do 6. Czyli mamy

Co my tak naprawdę zrobiliśmy? W trakcie trwania naszego eksperymentu z podanej nam aktywności radu 20, 226 byliśmy w stanie uzyskać ilość atomów, która powinna powstać w czasie trwania naszego eksperymentu. Dzięki temu, że zmierzyliśmy objętość tego helu, która powstała, możemy się też dowiedzieć, ile to moli powinno być, prawda? Z prawa gazu doskonałego lub no z takiego przeliczenia, jakie przedstawiłem tutaj. Popatrzmy teraz, jaką proporcję możemy obliczyć. Właśnie możemy już teraz skorelować ilość drobin z liczbą moli, jakie te drobiny y, powinny stanowić. Czyli zobaczmy. Policzyliśmy sobie, że 18,8 razy 10 do 16 w helu. To jest 0,3125 razy 10 do minus 6 mol. To policzyliśmy z danych dostępnych w zadaniu. A liczba awogadro to jest co? To jest liczba atomów, znajdująca się w jednym molu. Zatem, gdy tutaj wstawimy 1 mol, a tutaj naszą niewiadomą, właśnie nieznaną liczbę atomów znajdującą się w jednym molu, to oszacujemy w ten sposób właśnie stałą Avogadro z takiej proporcji. Czyli eksperymentalnie, można powiedzieć z danych eksperymentalnych, będziemy w stanie ją oszacować. Tak więc ile ta stała Avogadro będzie wynosić? Na i mamy 18,8 razy 10 do 16 razy 1 mol. I dzielimy to przez 0,3125 razy 10 to minus 6 mol. Nasze jednostki się skracają, no bo wynik powinien wyjść bezwymiarowy, no bo to jest, liczba Avogadro o liczebności materii. I otrzymujemy następujący wynik: 6,016 razy 10 do 23. tak więc widzimy że to ten wynik zgadza się dobrze z tym co znamy na pamięć czyli 6,02 razy 10 do 23 a zatem w ten sposób teoretycznie wyznaczyliśmy wartość stałej Fogadro z tego co widzę to nie mamy żadnej dokładności z jaką Mamy podać nasz wynik, a zatem no, możemy go wpisać w tyle, ile on wyszedł na kalkulatorze, że tak powiem. Czyli 6,2 razy 10 do 23. Można podać wymiar cząsteczek, czy tam no, drobin na mol. I w ten sposób rozwiązaliśmy to dosyć trudne koncepcyjnie zadanie. Przejdźmy sobie teraz do... Kolejnego do zadania, kolejnego podpunktu tego zadania. Mamy obliczyć, ile cząstek beta minus emitowanych jest w ciągu przemian jądra e, radu 226 do ołowy 210. I możemy to zadanie rozwikłać w ten sam sposób, co tam wcześniej, jak gdy ustalaliśmy ilość przemian alfa. Jakim radon 222 ulegnie, żeby Przekształcić się w ołów 210. Więc tak, wiemy, że jedyną przemianą, która może nam zmienić masę naszego nuklidu, to jest przemiana alfa. Popatrzmy zatem, jaka jest różnica właśnie naszych liczb masowych. No ona jest 226 minus 210, czyli 16. Oznacza to, że 4 przemiany alfa musiały zajść. Teraz zastanówmy się, jak zmieniłaby się liczba. To mowa w ciągu czterech przemian alfa. No a powinna się zmienić o 8, no bo każda przemiana alfa powoduje zmianę o 2. O 8 powinna się zmniejszyć, czyli do 80. Czyli powinna się zmniejszyć do 80. A zatem właśnie ile przemian beta minus, w których przybywa nam jeden proton, powinno zaś, Powinny zajść dwie przemiany beta-. Minus, prawda? No bo wtedy, żeby to jakoś ładnie zapisać, prawda, żeby dostać za to punkt na maturze, no to nasz radon-226 pierwiastek 88 ulega tak czterem przemianom alfa żeby i wtedy dostaniemy nuklid o następujących liczbach a i z, prawda? nieważne nawet co to jest, i to musi ulec, musi ulec dwóm przemianom beta minus, aby uzyskać interesujący nas nuklid ołowiu. Czyli liczba cząstek beta minus, która jest emitowana w ciągu tych przemian, y jest równa 2. No i w ten sposób zakończamy zadanie trzecie. Przechodzimy szybko do zadania czwartego. Ono jest dużo prostsze już i brzmi następująco. Niżej przedstawiono konfigurację elektronową kationu pewnego pierwiastka o ładunku 3. Ona jest tutaj. I mamy co zrobić? Wpisać symbol tego pierwiastka w, miejsce, w miejscu na to przeznaczonym oraz uzupełnić poniższy schemat tak, aby przedstawiał konfigurację elektronową jego atomu w stanie podstawowym. Świetnie. Ja bym to zrobił w ten sposób, żebym sobie po prostu policzył ilość elektronów, która jest tutaj zapisana. A wynosi ona tak: 10, 12, 18, 21, czyli mamy 21 elektronów. Pamiętajmy, że to jest kation trójdotatni a zatem no, wolny, znaczy atom w swojej formie neutralnej będzie mieć 24 elektrony. 24 elektrony, który atom ma tyle elektronów? Patrzymy w układ okresowy i to jest chrom CR. I tutaj za każdym razem, gdy chrom i konfiguracja elektronowa pojawiają się w jednym zadaniu, musimy pamiętać o promocji. Prawda? Chrom ulega promocji, czyli jego elektrony 4s, znaczy jeden z jego elektronów 4s w stanie podstawowym znajduje się na orbitalu 3, znaczy na podpowłoce 3d. A zatem Mamy tak, symbol, to jest CR. I teraz, no właśnie, może najpierw napiszemy sobie, zanim uzupełnimy tutaj na boczku konfigurację elektronową chromu. Ona wynosi, no właśnie, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, i tutaj mamy 4s, no właśnie, 1, i byłoby 3d4, ale będzie 3d5 z racji tego, że właśnie ten jeden elektron przeskoczył na podpowłokę 3d. W ten sposób uzyskujemy bardziej stabilny energetycznie atom, jak to by wynikało z reguły Hund'a, która właśnie mówi, że najkorzystniejsze energetycznie, czyli na największe obniżenie energii, pozwala takie rozmieszczenie elektronów na orbitalach, aby ich, aby ilość niesparowanych elektronów była jak największa. W ten sposób, zamiast mieć ten elektron tutaj, a tego nie mieć, mielibyśmy wtedy cztery niesparowane elektrony. Gdy zrobimy to w sposób taki zgodny z rzeczywistością, to mamy teraz sześć niesparowanych elektronów. No a zatem tutaj musimy wpisać 3D5 i 4S1. I to jest koniec zadania czwartego. To jest też koniec tego filmu. Mam nadzieję, że ułatwiłem zrozumienie szczególnie tego zadania trzeciego. No bo ono faktycznie jest takie no takie skłaniające do myślenia. Naprawdę, ja jestem teraz na czwartym roku studiów chemicznych i nie wiedziałem od razu, o co chodzi w tym zadaniu, jak je dobrze policzyć. No więc, no właśnie, jak widać ta matura w nowym w nowej formule, no, prawdopodobnie będzie troszkę trudniejsza. Ale nie bójcie się. Jeżeli matura jest trudniejsza, to jest trudniejsza dla wszystkich. Więc po prostu nauczmy no, się, rozwiązujmy właśnie takie ciekawe problemy jak tamten. Na teraz to tyle. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów, poprzednich filmów, do lajkowania i subskrybowania kanału, i do usłyszenia w kolejnym.